W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, w pierwszym zdaniu Ewangelii dzisiejszej, po bardzo pięknej lekcji, która jest takim streszczeniem życia chrześcijańskiego, warto ją sobie dzisiaj nawet na ramach modlitwy jeszcze raz tak zdanie po zdaniu przeczytać. Ale dzisiaj Pan Jezus już w pierwszym zdaniu mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy i uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy? Nie będzie większa niż innych, niż tych faryzeuszy. Otóż faryzeusze interpretowali prawo, oczywiście pomijając naciąganie, ale przede wszystkim i tylko dosłownie. Przykład, napisane jest, nie będziesz zabijał. No więc mniemali, że jeżeli nie dopuszczają się morderstwa, to są już usprawiedliwieni. Ale że żywili do innych ludzi morderczą nienawiść, to już problemu w tym nie widzieli, gdyż nikogo nie zabili. I są, jest taka kategoria ludzi, których czasem jak się w parafii składam konfesjonale, to się spowiadają raz w roku przed Wielkim Pościem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie ukradłem, w zasadzie to jestem sprawiedliwy. Pan Jezus mówi, kto gniewa się na brata swego, winien jest wysokiej rany. Kto gniewa się. A więc, moi drodzy, skupmy się dzisiaj może na zagadnieniem gniewu. Bo gniew w spowiedziach bardzo często się pojawia. To znaczy, że mamy taką słabość i skłonność do gniewu. Najpierw trzeba nam zapytać się, czy każdy gniew jest grzeszny. Otóż nie każdy gniew jest grzeszny, ale ten jest grzechem, który jest nieuporządkowanym pragnieniem zemsty. I tak święty Bazylii powiada, że gniew jest jakoby pies, który jest dobry, jeśli szczeka na nieprzyjaciół, a zły, jeśli na swoich się rzuca. I nieuporządkowany gniew jest trojaki. Pierwszy zależy na chęci niszczenia, mszczenia się bez żadnego powodu. Drugi to chęć pomszczenia się z własnej mocy, której nie mamy, bo karanie należy do właściwego urzędu. A przede wszystkim, jak uczy Pismo Święte, umiłowani, mówi święty Paweł, nie wymierzajcie sobie sami sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. No i trzeci, nierząd gniewu zależy od wymierzania pomsty przez nienawiść, a nie przez miłość sprawiedliwości. A także poprzez wymierzanie jej ponad miarę, kiedy ktoś zatraca się w gniewie. I grzechy pochodzące z gniewu to właśnie swary, obelgi słowne, obelgi uczynkowe, uniesienia złośliwe. No i dzisiaj Pan Jezus właśnie mówi o tych obelgach. Bo cóż to znaczy raka i głupcze? Co ma na myśli Pan Jezus? Przecież my tyle razy mówimy, tak cytuję, co ty głupi jesteś. Czy to wystarczy, żeby spełnić to, o czym mówi Pan Jezus? Najpierw trzeba nam powiedzieć, że raka to jest słowo aramejskie, które trudno jest odnieść jego emocjonalne przeniesienie tak, na nasz język. To się tłumaczy jako właśnie głupiec, bezmyślny, pustogłowy, imbecyl, kretyn, albo jak ktoś chce, w najnowszym przykładzie Pisma Świętego edycji paulińskiej, jako durniu. Ale ten termin, kiedy wymawiali go Żydzi, miał w sobie rodzaj agresji nacechowanej do osoby, po którego się takie słowo mówiło. Drugie natomiast oznacza człowieka właśnie głupiego, rodzaju jakiegoś pajaca i ma o wiele ważniejsze konotacje niż ten pierwszy. Znowuż jest trudno odnieść to na język polski. Myślę, że dobrym odpowiednikiem byłoby nazwać kogoś bezbożnikiem, ale rodzajem renegata. To znaczy, byłeś dobry, ale odpadłeś. No dobrze. Dwie główne cechy Kościoła to jest miłość i jedność. Jeżeli ktoś mówi do współbrata swojego właśnie rodzaju, określeniem w rodzaju ty renegacie, no to jak uczył święty Paweł, wszyscy jesteśmy członkami tego samego Kościoła, czyli jedni drugich. I on mówi dalej, czy w takim razie może oko powiedzieć,
do drugiego oka, aby powiedzieć: ręce, nie potrzebuję Ciebie. No nie może tak mówić, bo to nie jest chrześcijańskie, to nie jest miłosierdzie, to nie jest miłość. Mówiliśmy chcieć nawrócić takiego człowieka, aby on zmienił swoje postępowanie, a nie wzywać go obelgami, ty renegacie, durniu, czy jakieś inne słowa, które nam jeszcze cisną się w gniewie. Jakie jest lekarstwo przeciwko gniewowi? Obserwować Pana Jezusa, a przecież On był człowiekiem łagodnym, cierpliwym. Mamy przykłady wielu świętych, którzy wielką pracą powściągnęli swój charakter. Daleko nie szukać. Święty Andrzej Wybory. Był człowiekiem porywczym, gwałtownym i skłonnym do gniewu. Tak opisali go przełożeni w czasie studiów w Wilnie. Więc spędził dużo czasu, aby okiełznać swój temperament i ubrać go w karby cnót. I mu to się udało. Został wielkim świętym o dużej mocy oddziaływania. A kiedy gniew jest słuszny? No nie grzeszy ten, kto czuje rodzaj oburzenia z powodu grzechu, jakiegoś występka przeciwko moralności. A zwłaszcza, jeżeli go do tego usprawiedliwia albo predestynuje urząd, który piastuje i daje mu, albo nakazuje, albo daje mu prawo czuwania nad podwładnymi, karania uchybień i nawracania ich na drogę prawdy. Prosty przykład. Rodzice, wychowawcy i różnego rodzaju przełożeni. I taki gniew nie jest grzechem, jeżeli ktoś dla miłości Bożej i miłości sprawiedliwości karci. I tak, jeżeli widzimy, że dziecko robi sobie krzywdę i z tego powodu wpadliśmy w gniew, no to jeżeli on mieści się w granicach rozumowych, to nie jest to wada, bo czasami takie wpadnięcie w gniew przez rodzica przyniesie pożądany skutek na dziecku. A zwrócenie uwagi może w sposób zbyt łagodny spowoduje, czy niczego nie spowoduje, że się niczego nie nauczy. I tak święty Grzegorz papież mówi, że co innego jest gniew spowodowany niecierpliwością, a co innego gniew wywołany gorliwym umiłowaniem tejże sprawiedliwości. Pierwszy jest wynikiem wady moralnej, drugi owocem cnoty. I tak może być, jak uczy święty Tomasz, cnota gniewu. Bo i Chrystus Pan uniósł się gniewem na faryzeuszy, którzy byli tak zatwardziali w sercach swoich, że nie chcieli, aby on uzdrowił człowieka, który miał ustną rękę. Mówi ewangelista, i spojrzał z gniewem na nich. No i oczywiście przykład, który wszyscy doskonale znamy, to wtedy, kiedy nasz Pan uniósł się gniewem w gorliwości o dom swego Ojca. I wyrzucił tych, którzy uwłaczali czci świątyni. Wtedy mówimy, to jest święty gniew. Święty Paweł zawrzał gniewem na Elimasa, czarownika, który chciał Sergiusza Pawła, prokonsula Cypru, odwieść od wiary. To mało tego, on tak w dość niewybranych słowach go określa, może zacytuję. I Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska. Będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. I natychmiast spadły na niego mrok i ciemności. Nazwanie kogoś syn diabelski wydaje się już znacznie większą obelgą niż raka czy głupcze. Piotra, świętego Piotra, rozgniewało postępowanie Ananiasza i Safory. Wiemy, że obaj padli trupem w momencie, kiedy skłamali. W umiłowaniu sprawiedliwości, kiedy słusznie gniewamy się, albo zawraliśmy gniewem, na przykład na nasze dziadki, które w jakiś sposób zasłużyły na to, trzeba bardzo uważać,
aby nie przekroczyć miary. Ponieważ w gniewie można dać się owładnąć gniewowi, a wtedy tracimy równowagę umysłu. A wtedy nasz gniew staje się nieuporządkowany i podobny się do szaleństwa. I wtedy oczywiście jest wadą. Jest wadą i prowadzi czasem do trudnych do obliczenia konsekwencji. Więc tu zwracam uwagę, gniew spowodowany z niecierpliwości jest wadą. Z niecierpliwości. No dobrze. Ale jeśli ktoś rzeczywiście jest bezbożnikiem, to co wtedy? No to wtedy nie leczymy go obelgami. Obelga jest zawsze obelgą. Jej nic nie usprawiedliwia. Pan Jezus dał nam, powiedział dokładnie, jaki jest schemat upominania. Ponieważ jest nam taki nakaz uczynków miłosiernych względem duszy, grzeszących, upominać. Ale z miłością najpierw w cztery oczy, potem przychodzisz, bierzesz drugą osobę, żeby w dwie osoby kogoś upomnieć, dopiero potem donosisz Kościołowi. Ktoś źle postępuje, że trzeba coś z tym zrobić, bo to tak nie może być, bo ktoś daje zgorszenie publiczne, albo jeszcze co gorszego. I na koniec, moi drodzy, Pan Jezus nasz na koniec jeszcze dzisiejszej Ewangelii mówi, jeżeli twój brat ma coś przeciw tobie, zwróćmy uwagę na pewien niuans tego zdania. On nie mówi, jeżeli zawiniłeś przeciw bratu, idź, przeproś go, a potem dasz swoje ofiary. Tylko inaczej jest postawiony akcent. Jeżeli twój brat ma coś przeciw tobie, no nie wiemy, z jakiego powodu coś może przeciwko mnie mieć. Może coś źle pojmuje, może coś źle zrozumiał, może jakieś inne nieporozumienie w rodzinie. I Pan Jezus tutaj nakazuje, że taka ofiara z niezałatwioną sprawą, albo przynajmniej bez próby załatwienia, nie jest mu miła. Mówi, zostaw dar przed ołtarzem. Idź, pojednaj się z bratem, albo przynajmniej spróbuj to uczynić. A dopiero wrócisz i dar swój ofiarujesz. I tyle. Dzisiejszego pouczenia na piątą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.